dzisiejszym naszym gościem jest Beata Suchodolska. Beata wynajmuje w Warszawie kilka mieszkań, wynajmie krótkoterminowym. Ile konkretnych mieszkań? Oj, to jest bardzo zmienne, bo w ten weekend to chyba 7, a jeszcze i 10 bym wynajęła, bo jakiś sezon się w Warszawie zrobił. Ale tak w porywach to są 3 do 5 mieszkań. W najbliższym czasie jeszcze kolejne 2 dojdą. Kiedy to się zaczęło i jak to się zaczęło? To zależy, czy mówimy o wersji oficjalnej, czy nieoficjalnej, ale myślę, że tak naprawdę moim początkiem najmu krótkoterminowego to było couchsurfing. Chyba 6 lat temu zaczęłam gościć gości, wtedy głównie z całego świata spoza Polski. I w momencie, kiedy weszło do Polski Airbnb w 2012 roku, to ja chyba w 2014 pomyślałam sobie, ci goście z couchsurfingu są coraz bardziej wymagający, coraz bardziej roszczeniowi, mimo że dostają coś za darmo, bo to ja już wolę to robić za pieniądze. W momencie, kiedy zaczynałam od wynajmowania, czy raczej udostępniania sporadycznie sypialni w mieszkaniu, w którym ja sama mieszkam. Mam też taką dewizę, że najczęściej spotykamy ludzi podobnych do samych siebie, podobnych do siebie przyciągamy, czyli ja na przykład raz, że mnie nie stać, ale dwa, nie mam takich ambicji, jeszcze nie stać, a dwa, nie mam takich ambicji, żeby nocować w hotelach 5- czy 6-gwiazdkowych. Jeśli już podróżuję, to podróżuję budżetowo i też podobnych klientów oczekiwałam. To są ludzie otwarci, podróżujący, w ogóle albo nie biorący pod uwagę noclegów w hotelu, albo znudzeni noclegami hotelowymi, albo po prostu otwarci na poznawanie danego kraju, danego miejsca w realu, tam gdzie można dotknąć, popatrzeć, poczuć coś, albo zjeść z kimś, albo wyjść z kimś na kolację, albo na spacer. Czasami jest tak, że z gościem rozmawiam 10-15 minut, nawet 2 godziny mi się zdarzało i ja wtedy mówię, no dobra, jaka recepcjonistka w jakim hotelu rozmawiałaby z tobą przy zakwaterowaniu tyle czasu? To jest po prostu nierealne. Czyli budżetówka, otwarci ludzie, podróżujący, ale też w zależności od lokalizacji na przykład sąsiedzi. W sensie zdarzały mi się takie rezerwacje, gdzie na przykład dzieci wynajmowały któreś z moich mieszkań dla swoich rodziców, którzy ich odwiedzali. Dlatego tylko, że to jest blisko, albo jedno z mieszkań jest blisko szpitala, więc na przykład zdarzali mi się pacjenci albo rodziny pacjentów z tego szpitala. No są różne specyfiki. Wspomniałaś też o klientach zagranicznych. Jak to jest? Więcej jest klientów z zagranicy, gości z Polski? Czy są to klienci biznesowi, czy raczej turyści? To się zmienia też w czasie, czyli na początku bardziej było tak, że to byli goście z zagranicy, bo ja wtedy głównie korzystałam i nadal jeszcze korzystam głównie z Airbnb, ale to się zmienia w czasie, czyli wtedy proporcje były pewnie takie w granicach 70-80% to osoby z zagranicy, a reszta Polacy, dlatego że za granicą ten portal był obecny dużo wcześniej, tam 2007 czy 2008 rok, miał już czas się jakby zareklamować. Natomiast teraz proporcje się zmieniają i jest coraz więcej gości z Polski, Polaków. I teraz tak, ja miałam już w swoich mieszkaniach gości z każdego kontynentu, no może oprócz Arktyki chyba, bo tam nie za bardzo ktoś mieszka, ale miałam też z egzotycznych krajów typu Chiny, Katar czy Ameryka Południowa, któryś z krajów już nie pamiętam, Peruwiańczyk, tak, miałam Peruwiańczyka. Głównie to są ludzie między 25-45 lat. Zdarzają się też osoby starsze, najczęściej wtedy, kiedy to dzieci im poleciły ten konkretny portal albo tego typu metodę podróżowania. Miałam dyrektora operacyjnego jednej ze spółek giełdowych z Katalistu, który był moim stałym klientem na tydzień, dwa, przez kilka miesięcy. Nawet w mojej strukturze nie mieszkał, po prostu bardzo równy gość. Pozdrawiam Ciebie, Grzegorzu. Bardzo różni ludzie. Teraz przez tydzień mieszkała dziennikarka z Turcji, która przyjechała tutaj do Polski pisać książkę, bo pisała ją we współpracy z jakimś Polakiem. I ona była tak zachwycona tym widokiem, że tutaj jest ten kasztanowiec, że ona powiedziała, ja na pewno przyjadę do Ciebie jeszcze. A tak dla kontrastu, czy jakieś takie mniej sympatyczne sytuacje też się zdarzały, związane właśnie z wynajmem, z gośćmi konkretnie? Tak. Zdarzyła mi się taka sytuacja, dwaj Czesi chyba, o ile dobrze pamiętam, 18 czy 19 lat, bardzo młodzi, przyjechali na jedną noc. I wydaje mi się, że w łazience wtedy była zostawiona jedna rolka papieru toaletowego, cała, zaplombowana. I słuchajcie, potem chcieli też zostać dłużej i ja się zgodziłam, ale tylko pod warunkiem, że nie będę miała kolejnej rezerwacji albo że kolejny gość będzie przyjeżdżał na tyle późno, żeby zdążyć posprzątać to mieszkanie dla tego kolejnego gościa. I ja się do nich dobijałam,
przez serwis. Na zasadzie, słuchajcie, potrzebuję, żeby to mieszkanie było zwolnione, załóżmy o 14, bo chyba, czy ja się z nimi umówiłam na 14, a potem chciałam 13:30, czyli wiecie, chodziło o pół godziny, nie 3 czy 4 godziny. Oni nie odpuszczali, jakby upierali się, że oni chcą do tej 14, a ja mówię, że no niestety, ale nie mogę zadowolić wszystkich. I wtedy usłyszałam tekst, to mogłabyś przynajmniej zostawiać więcej papieru toaletowego. Ja byłam przekonana, że tutaj jeszcze w szafce był papier i gdyby mnie zapytali, to mogłabym im powiedzieć, to otwórzcie sobie szafkę i weźcie, po czym się okazało, że nie było tej jednej rolki. Ale ja byłam tak wkurzona tą sytuacją, że odpisałam im, maybe you are shitty guests, czyli no, może wy jesteście gównianymi gośćmi. I słuchajcie, to było z mojej strony też trochę ryzykowne, bo ściany w tym mieszkaniu, jak widzicie, są białe, więc mogli to potraktować dosłownie. Czyli ja mam niecałą godzinę na posprzątanie tego mieszkania, a być może jak dojadę do mieszkania, to po prostu mam ściany wymazane no, gównem. Na szczęście tak się nie stało. Czekała tutaj na mnie kartka z listem po angielsku, z przeprosinami, bo wiecie, ja mogłabym być ich matką. Ja mam 43 lata, wtedy miałam załóżmy 41, oni mają po 18 lat i oni sobie ze mną rozmawiają jak z równą sobie, tak? Jak weszłam i ściany były czyste, byłam naprawdę usatysfakcjonowana. Najgorsze doświadczenia mam, słuchajcie, z artystami i z kibicami. To znaczy jedni kibice w jednym z mieszkań tak sobie imprezowali, że salon, który ma 25 metrów, w kilku miejscach po prostu wylali jakieś płyny na podłogę i po prostu powstawały panele. No i wymiana takich paneli na takiej powierzchni to jest minimum 1600-2000 netto, panele plus sługa. I ja wystąpiłam do portalu z takim jakby regresem. Goście mieli się najpierw wypowiedzieć, ja to wtedy wyceniłam tylko na 400 zł, uznając, że może uda się wymienić tylko te poszczególne panele. A goście mi odpisali, że oni uważają, że to będzie kosztowało wymiana 200 zł. Wiedziałam, że są gdzieś z południa Polski, z biznesu związanego z produkcją butów, ale mają znajomego, który się w takich pracach specjalizuje. Więc słuchajcie, nie ma sprawy, od soboty mieszkanie jest wolne, przyjeżdżajcie i za te 200 zł wymieniajcie parkiet. Znaczy panele. Nie przyjechali? Nie przyjechali, w ogóle ucięli jakikolwiek kontakt i wtedy Airbnb wypłaciło mi te rzeczone 400 zł, czyli nie wiem, czy wzięli od klientów te 200, które oni byli skłonni dać i dołożyli od siebie 200 zł, ale obiecałam sobie, że nigdy więcej nie wpuszczę do żadnego z mieszkań ani kibiców, o ile będę wiedziała, że są kibicami, ani osób pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. Czasami się zdarzają dziwne historie, ale ja mam takie podejście, że pewne rzeczy mam po prostu wkalkulowane jako moje ryzyko i uwzględnione w kosztach, ale no znowu, ja jestem czasami osobą roszczeniową, czasami jestem pyskata, czasami jestem wymagająca, no więc czasami tacy goście też mi się trafiają, ale większość jest okej. Okay. Dawno powiedz, na co zwracają uwagę goście, jeśli chodzi o kwestię wyposażenia mieszkania? Z tego co widzę, mimo że mieszkanie jest niewielkie, to tak naprawdę niczego nie brakuje. Jest jakaś lista taka niezbędnych sprzętów wyposażenia, których po prostu nie może zabraknąć. No trudno byłoby bez łóżka, aczkolwiek niektórzy nawet na spanie na podłodze by się zgodzili. Ale przychodząc już tak na poważnie, to akurat w tym mieszkaniu raz byli goście przesympatyczni z Hiszpanii, którym brakowało telewizora. Ja w żadnym z swoich mieszkań nie mam i nie będę miała telewizora i mam takie podejście, że jeśli tu przyjeżdża obcokrajowiec po to, żeby oglądać telewizję polską, no chyba, że kablówki, akurat musiałabym wtedy mieć, wiecie, kablówki, te platformy, które oni używają w swoich krajach, to ja takie mam podejście, to nie jest mój gość. Dlaczego? Bo ja sama nie mam telewizora w domu, w związku z tym ja nie chcę oferować telewizora moim gościom. Jest po sąsiedzku hotel, jest po sąsiedzku pub, knajpa i tak dalej, można pójść tam na jakąś rozrywkę, zresztą najczęściej polecam tutaj sąsiedztwo. Raz też jednemu Hiszpanowi, który w jednym z moich mieszkań, którego już teraz nie mam, widział się ze swoimi dziećmi, czyli wiecie, rozwiedziony człowiek, mama tych dzieci jest Polką, on nie pamiętam, czy mieszka w Warszawie, czy poza Warszawą i widzenie, wiecie, takie normalnie po rozwodzie, co się ustala, robił w jednym z moich mieszkań z dziećmi swoimi.
ja sobie nie zdawałam sprawy, że to też może być powód, dla którego ktoś może chcieć wynajmować mieszkanie na krótki termin, ale to jest coraz więcej ludzi będzie takich, którzy tego typu sytuacje będą mieli. Ja na przykład jemu brakowało w tamtym mieszkaniu mikrofalówki, ponieważ ja się akurat zdrowo odżywiam i dla mnie mikrofalówka to jest, wiecie, no to znowu wiem, że nigdy nie będzie w moim mieszkaniu mikrofalówki. Natomiast co jest? No tak, łóżko. Akurat w tym mieszkaniu trudno byłoby zrobić inne łóżko niż ten narożnik. No mogła być jakaś kanapa, beddinga czy inna sofa. Jakieś miejsce do pracy, jakieś miejsce do przechowywania, czyli tutaj mamy szafę, żelazko, odkurzacz, tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o kuchnię, no to lodówka, ale też zdarzają się takie mieszkania, które nie mają lodówki, ale wtedy na przykład nastawiają się, że to będą tylko domowe pobyty. Nie mam zmywarek i też nie będę miała zmywarek, dlatego że uważam, że to jest rozrzutność i nieposzanowanie zasobów ziemi. Dlatego że jeśli tutaj mogą maksymalnie nocować dwie osoby, to po pierwsze ja musiałabym mieć więcej naczyń, żeby ewentualnie na zakładkę mogli je, chciałam powiedzieć, prać, ale nie myć. A po drugie, po prostu ta zmywarka chodziłaby prawie na pusto. W sensie kilka naczyń tylko i ona już musiałaby działać. Natomiast ważną dla mnie rzeczą jest, żeby była w każdym mieszkaniu pralka. I w każdym mieszkaniu pralkę mam. Raz taką zabawną historię miałam, że pozwoliłam jednemu Koreańczykowi akurat w innym moim mieszkaniu w suterenie zakwaterować się o 9 rano, bo było wolne. Słuchajcie, za 15:09 gość już się sam zakwaterował na podstawie tylko mojej instrukcji po angielsku czy po angielskiemu napisanej i za 15:09 dostaje zdjęcie panelu operacyjnego z pralki How to use it. Od niedawna mam suszarki do włosów i właśnie w ten weekend, dzisiejszą noc, jedna z moich gościów, tak, jedna pani, która była moim gościem, wynajmowała mieszkanie, które jest jeszcze niewyposażone, jest po remoncie, nie ma futryn, nie ma drzwi wewnętrznych. No i ja miałam takie lekkie obawy czy skrupuły, proponując jej w ogóle takie mieszkanie. Potem ją przepraszałam, że jeśli taki standard panią obraża, no to ja to rozumiem, tak? No i jak wysłałam zdjęcie już posprzątanego mieszkania, pani Justyno, czy takie mieszkanie może być? A ona, pani Beato, a czy ja będę miała gdzie umyć głowę? Ja mówię, pani Justyno, no łazienka jest full zrobiona, tak? Wszystko jest. Mówię, nawet będzie na panią czekała suszarka do włosów, to od razu odpowiedziała, biorę. Więc są naprawdę bardzo różne kryteria. Wiem, że na przykład niektórzy lubią, żeby był prysznic. Ja tam, gdzie tylko mogę, chcę mieć w swoich mieszkaniach, jeśli mam wpływ na to, jak one są wyposażane już na etapie zakupu czy remontu, to chcę mieć wanny. Dlatego, że one są dużo łatwiejsze w utrzymaniu czystości. Czyli znowu ktoś patrzy jako właściciel na, że fajnie by było mieć wannę, bo się będę wylegiwał i tak dalej, aromatyczne kąpiele brał, a ja patrzę od razu pod kątem procesów, czyli ta wanna będzie musiała być, albo ten prysznic, myty codziennie, tak? Więc patrzę też pod kątem późniejszego użytkowania, odpowiednia też ilość kontaktów, na pewno internet. Dzisiaj bez internetu trudno by było, więc tutaj akurat jest, ja mam we wszystkich swoich mieszkaniach internet komórkowy z sieci, z której ja mam telefon i teraz kolejne mieszkanie, jak będę miała, to będzie nadal internet komórkowy, ale już z modemami takimi mobilnymi. W dwóch mieszkaniach mam takie routery mobilne, tutaj jest niestety jeszcze stacjonarny. Nie mam ekspresów, nie mam tosterów, ale mam garki, mam patelnię, mam tarki do warzyw, bo na przykład jak mieszkają Włosi, to sobie ser ucierają. Mam durszlaki, to się chyba tak nazywa, albo sitka, bo na przykład dużo gości gotuje sobie makaron, bo to jest wygodne, pójdą, kupią, już mają jedzenie. Internet, żelazko, odkurzacz, ale rzadko, bo to ja raczej go używam do sprzątania niż goście. I pralka. Pralka. No i łóżko. No łóżko, oczywiście, no ja zapewniam pościel, zapewniam ręczniki, tego typu rzeczy. Czasami, jeśli ktoś ma jakieś nietypowe życzenie, a dla mnie nie jest problemem, żeby je spełnić, no to spełniam. Wspomniałaś też o tym niższym obłożeniu, w zależności od tego, jaki jest sezon, czyli jest też sezonowość, ale tutaj w Warszawie przy Twoim wynajmie również to występuje, tak? Tak, zauważyłam, że najgorszym miesiącem do tej pory bywał styczeń. Ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że jeśli moi klienci, część moich klientów to jest biznes, to duży biznes, jeszcze nie ma budżetów, jeszcze trochę śpi po świętach, po Sylwestrze, natomiast turyści, no ej, umówmy się, po co do Polski przyjeżdżać do Warszawy w styczniu? To nie jest atrakcyjna lokalizacja, destynacja turystyczna, a nawet jeśli oni przyjeżdżają, no to nie obłożą nam w tym słowie wszystkich miejsc. I dodatkowo jeszcze spora część moich gości to są goście ze wschodu, czyli Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja. I wtedy u nich są święta prawosławne 6 stycznia, czyli to się znowu przeciąga tam co najmniej do połowy stycznia, taki wiecie, taka rozbiegówka.
są miesiące wysokiego sezonu albo dobrego sezonu, to też troszkę się różni, ale generalnie rusza się wszystko już tak marzec, kwiecień. W maju już jest z reguły dobrze albo bardzo dobrze. Czasami wbrew pozorom nie ma pełnego obłożenia w lecie, dlatego że znowu część ludzi wyjeżdża wtedy w góry, nad morze, za granicę, a niekoniecznie do Warszawy. Bardzo dobre miesiące, jak pamiętam, to też są wrzesień, październik, listopad, dlatego że wtedy dużo podróżuje biznes, bo jest domykanie roku i są tematy, wyjazdy, konferencje. W grudniu sporo jest jakichś wigilii albo końcowych imprez, nie zawsze też wszyscy będą zakwaterowani w hotelach, albo czasami to są zrzeszenia przedsiębiorców pracujących dla jednej firmy, nie zawsze wtedy firma im tego typu rzeczy zapewnia. Ale generalnie jest tak, że w marcu rusza się wszystko, już tak stabilizuje na tej górnej półce i potem, no, niektórzy uważają też za żniwa moment Sylwestra, bo wtedy sporo osób chce przyjechać do Warszawy z zagranicy również, ale czasami można przedobrzyć, na zasadzie jeśli się da za wysoką cenę, no to można w danym terminie, czyli Sylwestra, nie wynająć. Hotele, ale też i przedsiębiorcy wynajmujący na krótkie terminy często śledzą kalendarze eventów jakichś na stadionach czy w salach. U nas w Warszawie byłaby kongresowa, gdyby była otwarta, no bo wtedy wiadomo, że w danym momencie jest pik taki, że trzeba gdzieś tych ludzi wszystkich pomieścić. Ja pamiętam, jak jedna z firm robiła swój event na stadionie, to wtedy po prostu, ja nie pamiętam, jaką liczbę gości oni na tym stadionie mieli, ale po prostu wszystko się wynajmowało. No i tak jak mówiłam, ta ostatnia noc też była, wiem, że był jakiś event chyba na Torwarze albo na Legii, ale było jeszcze dużo takich mniejszych eventów, no i po prostu nawet mieszkanie w trakcie remontu, w trakcie urządzania się wynajęło, po prostu wszystko by się wynajęło. Beato, opowiedz jeszcze, jakie wyzwania stoją przed takim właścicielem biznesu, tak jak ty, które powiedzmy opowiadałaś o tym, jak wpływa sezonowość na twój biznes, o tym, że ludzie wynajmują czasem na ostatnią chwilę. Co jeszcze takiego sprawia, że ten biznes jest trudny? Bo nie ukrywajmy, że jak w każdym biznesie, takim twoim, są jakieś wyzwania, prawda? Oczywiście, no więc pierwsze sprostowanie to jest takie, że ja nie nazywam tego biznesem. To jest dla mnie raczej small business albo self-employment, czyli mały biznes albo samozatrudnienie. Dlatego, że po pierwsze jestem kobietą, po drugie nie mam takich ambicji, żeby stworzyć z tego drugą sieć Mariotta czy Hiltona, może to źle. A po trzecie jeszcze właśnie dlatego, że są wyzwania, czyli plusem tego biznesu, ale nazywajmy to jednak biznesem, bo służy zarabianiu pieniędzy, jest prostsze w określeniu biznes, są ludzie dla mnie i minusem tego biznesu są ludzie. I teraz tak, w momencie kiedy zaczyna się od jednego czy pokoju, czy jednej lokalizacji, to problemów jest z jednej strony mniej, z drugiej strony więcej. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony mniej, bo na przykład można przyjechać do gościa, go osobiście powitać. Wiadomo, że gość to odbiera dużo lepiej. Ale z kolei, można też to mieszkanie dopieścić, w sensie doczyścić, przygotować ładnie i tak dalej. Ale jest też problem z drugiej strony, jakby braku efektu skali, bo problemem jest znalezienie kogoś do sprzątania, jeśli nie chcemy robić tego samemu, czyli ktoś powinien być z najbliższego sąsiedztwa, żeby nie musiał tracić czasu na dojazdy w tak dużym mieście jak Warszawa. Problemem na przykład, że witamy gości osobiście, potem jak chcemy mieć większą skalę, no to już musimy mieć albo automatyzację online, albo offline, czyli analogową, albo cyfrową, czyli urządzenia, które pozwolą gościom samym się zakwaterować bez względu na to, o której godzinie będą chcieli do mieszkania się wprowadzić. Jeśli mamy mieszkań kilka, tak jak ja, i w różnych lokalizacjach, też tak jak ja, a mamy okno na zakwaterowanie, ja już teraz je ustaliłam, między 12 a 16, to gdyby się zdarzyło tak, że danego dnia w każdym mieszkaniu gość się wyprowadza i wprowadza, no to mam 4 albo 5 lokalizacji. To jest fizycznie nie do zrobienia przez jedną osobę, żeby je posprzątać. W tym czasie tylko 12-16. Owszem, zdarza się tak, że gość, któryś wyjedzie o 5 rano, jak ostatnio mi gość wyjechał o 5 rano, ktoś inny przyjedzie o 23, więc to się rozciągnie. Ale gdyby się spiętrzyły te złe rzeczy, no to może być kraksa. Problemem jest jeszcze na przykład obsłużenie prania pościeli, a nie tyle prania, ile prasowania. Ktoś jak na początku się zachwyca, że może z najmu krótkoterminowego zarobić większe pieniądze, no to mówi super, to zaczynamy. Nie? No i najczęściej jakieś swoje mieszkanie albo kogoś znajomego zaczyna wynajmować. Po czym tak po 2 tygodniach pyta, słuchaj, a co ty robisz z prasowaniem? A co ty robisz z praniem? Bo o takich rzeczach się nie myśli. Na początku, dokładnie. Ja na przykład mam podejście takie, że mówię, słuchaj, z prasowaniem mnie nie robi nic. Ja nie prasuję pościeli.
goście najczęściej to akceptują. No musi być też to specyficzna pościel, żeby to nie wyglądało, jak to się mówi, jak psu skądś tam wyciągnięte. Ale znowu, jeśli jest efekt skali, czyli mamy więcej lokalizacji, no to wtedy albo pralnia przyjedzie do nas i odbierze daną pościel i przywiezie upraną, wykrochmaloną i tak dalej, albo my możemy sami zawozić do pralni. Chodzi o to, że jak jesteś za mały, to po prostu nie wszyscy usługodawcy będą chcieli Cię obsługiwać albo dadzą Ci z kolei takie ceny, że nie będziecie stać na to, żeby z ich usług skorzystać, no bo jest logistyka dużo trudniejsza, żeby to wszystko obsłużyć. Więc dla mnie jakby problem teraz zakwaterowania gości nie występuje, czyli mam to rozwiązane wszystko analogowo, ja jestem zwolenniczką, owszem, elektroniki, ale wiecie, czasami gościowi skończy się bateria w telefonie, a nie spisał sobie jakiegoś pinu, który dostanie. Czasami gość niby włączył roaming, ale coś do niego nie dochodzi. Więc jeśli coś można zrobić bez użycia elektroniki albo zapobiec temu, że jeśli elektronika wysiądzie, to gość sobie też poradzi, to ja tak chcę. Na dzisiaj największe wyzwanie dla mnie to będzie sprzątanie i pranie, ale to też już zamierzam, mam pewne rozwiązania, które mi w tym pomogą. Dla kogoś, kto jest większy, no to rozwiązanie jest na przykład, ostatnio czytałam na ten temat i słyszałam, że pralnie już oferują usługę leasingu pościeli. Czyli pralnia ma pościel, pralnia pierze pościel, tylko my to, czego oczekujemy jako osoby goszczące gości, to jest to, że oni nam dostarczą w odpowiednim czasie odpowiednią ilość zestawów pościeli i to wszystko. Jak zaczynałam, to moje podejście jest takie w ogóle, że jak zaczynasz, to wykorzystaj to, co masz już teraz. Czyli pomyśl, z jakich zasobów swoich, albo najbliższej rodziny, albo przyjaciół, które są nieużywane, albo niewykorzystywane na 100%, możesz skorzystać. Czyli nie myśl, że za 5 lat to ty kupisz za gotówkę mieszkanie, bo raczej nie kupisz, bo ono już w międzyczasie zdrożeje 5 razy, a twoje oszczędności stopnieją 10 razy. Tylko jeśli masz pokój w mieszkaniu dwupokojowym i masz tam graciarnię albo używasz sporadycznie tylko dla gości, no to może warto go odgracić, przystosować do tego, żeby gościć gości, którzy za to będą płacić. Coraz częściej mamy świadomość tego, że ktoś płaci za mieszkanie, w sensie albo wyłożył na nie gotówkę, albo wziął kredyt i spłaca raty, albo wynajmuje wręcz. I coraz częściej nawet znajomi przyjeżdżający, o ile nie są to przyjaciele, tak? Mają świadomość tego, no ciebie to coś kosztuje, nie? No to może coś się dorzucimy, albo przynajmniej zapraszają na obiad, czy na kolację, czy coś takiego. No ale można to po prostu skomercjalizować i wynajmować. Oczywiście są kwestie podatków, ZUS-ów i tego też nie można zapominać, bo może się okazać, że owszem, dorobisz sobie tysiaka, ale jeśli pracujesz na etacie, no to nie wiem, kilkaset złotych musisz na ZUS zapłacić, plus obsługa tego, pranie, sprzątanie i tak dalej, nawet jeśli sam to robisz, może się okazać, że skórka nie warta jest wyprawki, tak? No i to, co masz na starcie, już zastanów się, z czego już możesz skorzystać, żeby zacząć, popróbuj, posmakuj i zobacz, czy Ci będzie z tym po drodze. W zasadzie możemy tu spuentować, że to jest chyba taka najważniejsza pora dla osób, które tak naprawdę jeszcze nie zaczęły, a zastanawiają się nad takim właśnie biznesem, prawda? Spróbuj, ale z tym, co masz. Tak, ale spróbuj z nastawieniem takim, że chcesz, żeby Ci to wyszło, chcesz, żeby to zadziałało, a nie spróbuj na zasadzie, jak się nie uda, to nic się nie stało. Bo jeśli nie oczekujesz pozytywnego rezultatu, no to często możesz go po prostu nie dostać. A jak będziesz go oczekiwał, to też będziesz na to nastawiony, jakby sfokusowany, no i też, jak to mówią tam, wszechświat cały będzie Ci sprzyjał, żeby Ci się udało, tak? I też jeszcze jakby wyprofiluj sobie swojego klienta, czyli znowu odpowiedz sobie na pytanie, kto jest moim klientem i dla takiego klienta przystosuj i swój sposób reklamy, marketingu. I jak dzisiaj rozmawialiśmy i okazało się, że profil waszego klienta, w sensie osoby, która oferuje noclegi, pobyty i też ktoś, kto szuka, jest inny, no to ja na przykład wiem, że na dziś czy na jutro dla mnie najważniejsza rzecz to jest wejść na wasz portal, czyli noclegowo.pl, dlatego że jeśli ja tam będę jedną z pierwszych, czy jedną z nielicznych osób ze wszystkich, którzy oferują taki najem krótko czy średnioterminowy, no to ja też jestem w stanie, używając waszego portalu, stworzyć sobie taki błękitny ocean. Czyli po prostu będę jedną z nielicznych osób. Ja na przykład też mam takie podejście, że te mieszkania, które oferuję teraz na krótki bądź średni termin, one są wszystkie po prawej stronie Wisły, czyli tej gorszej. Tak uważa większość. A ja wtedy zadaję pytanie, dobra, ile masz hoteli w centrum? Ktoś, no nie wiem, ale dużo. Ja mówię, no właśnie, co skrzyżowanie, masz hotel, cała starówka, to jest wszystko krótki termin, no cała, wiecie, w cudzysłowie. Natomiast tutaj nie ma tego za dużo.
I teraz znowu w tym tygodniu gość będzie potwierdzał, czy będzie mieszkał 4 noce od soboty, czy 5 od piątku, znowu w tym remontowanym mieszkaniu, bo jemu odpowiada ta lokalizacja. No i co ja poradzę? No powinnam kolejne mieszkanie jeszcze w tej albo sąsiednich kamienicach dokupić, tak? Tego Ci życzymy i dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że nasi słuchacze, osoby, które być może dopiero rozważają wynajem krótkoterminowy, na pewno dowiedzą się z tego, z naszej rozmowy bardzo dużo informacji takich praktycznych.